Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, zapal w nich ogień Twojej miłości. Przyjdź do nas, do tej konferencji ostatniej, do tego naszego spotkania. Przyjdź i pomóż nam pomyśleć, poruszyć się, otworzyć na to działanie, które jest ku dobru. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Postawiliśmy pytanie, czy można jeszcze wierzyć. No i w niedzielę próbowaliśmy pytać, dlaczego tracimy wiarę, co powoduje stratę wiary. Wczoraj próbowaliśmy trochę odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, dlaczego warto wierzyć, czy rzeczywiście warto jeszcze wierzyć. A dziś chciałbym, żebyśmy właśnie spróbowali, w jaki sposób, czy jak nie. Oczywiście problem jest taki, że ta konferencja jest przeznaczona do tych, którzy chcą wierzyć, nie? No bo jak nie chcesz wierzyć, no to już nie jesteś zainteresowany jak, nie? Jak ktoś nie jest zainteresowany konstrukcją po prostu cepa, no to co będzie budował, nie? Czy generalnie rzecz biorąc, więc tu może być problem i to generalnie się robiło w katechumenacie w starożytności, że jak widział, że ktoś nie osiąga jakiegoś poziomu, to musiał się wracać, nie? To się robi na kursach językowych, nie? Że jak nie doszedłeś do pewnego poziomu, więcej Ci nie pokażę, ale posłuchać warto, czy posłuchać można, może prędzej czy później się zrodzi takie pragnienie jak, a myślę, że w głębi serca wielu z nas, jeśli nie wszyscy, ma takie pragnienie, chciałbym wierzyć więcej, no naprawdę chciałbym, przecież dlatego przyszedłem we wtorek wieczorem do kościoła, bo chciałbym wierzyć więcej, tylko no nie wiem jak, no nie wiem jak. No. Nieraz stoimy przed tym pragnieniem, tak jak ktoś powie, no chciałbym mieć żonę, no ale no jak? No niby wszędzie kobiety, a żony żadnej, nie? Że choć piękna i młoda, codziennie wciąż locha, bo wszyscy ją lubią, lecz nikt jej nie kocha, nie? Po prostu, no więc może być tak, że rzeczywiście człowiek chce bardzo, ale nie ma. Więc chcemy wierzyć, Panie, i zadajmy sobie teraz znowu, może nie parę pytań, ale zadajmy sobie właśnie trud w znalezieniu jak. Pierwszy punkt bardzo ważny jest, trzeba się przyznać, że masz małą wiarę. Bo nie wiem, jakich macie rodziców czy dziadków, ale jest takie pokolenie w Polsce, to ja to jest tak wierząca, że mi to już nic nie brakuje. Nie? Nawet Pan Jezus tak nie miał większe wątpliwości niż ja. Nie? Więc jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, tak bardzo głęboko, no bo Śląsk, bo góra, no bo po prostu, bo wychował, to taki to nawet to już wiadomo, że wiary on dużo nie ma, natomiast na pewno jest przekonany, nie? Przekonany, to jest prawda, jak osioł, nie? Idzie po prostu, zaprze się, to pójdzie. Człowiek doskonałej wiary, on wie, że wiarę ma małą wiarę. Dlaczego jesteście tak bojaźliwi małej wiary? Jakże wam brak wiary, powie Pan Jezus. Żebyście chociaż mieli jak ziarnko gorczycy. No już nie musicie mieć jak dom polski, ale jak ziarenko, chociaż taką malutką niewiarę. Jest ten świetny, naprawdę super, uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów Ewangelii, dlatego, że on poprzedza ten o tych świniach. Nie? Wsiedli do łódki, burza się rozstrzelała na jeziorze. Jedyny raz w Ewangelii bali się, że umrą. Nawet w ogrodzie Getsemani nie bali się. A tam się naprawdę bali. A ten co, ten śpi, nie? No to go tam ruszają, mistrzu, nic Cię to nie obchodzi, że my giniemy, że my umieramy, nic Cię to nie obchodzi, nie? I tekst polski mówi, że on wstał, nie? Tylko, że greckie słowo nie znaczy do końca, że wstał. Znaczy, że się obudził. A jest różnica między obudzeniem się a wstaniem, nie? Stąd, skąd to wiemy? Choćby z innego miejsca Ewangelii, kiedy Jezus mówi do młodzieńca, który był umarły. Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A on usiadł. Niektórzy mówią, jedyny cud, co się nie udał Panu Jezusowi. Nie, to nie jest pół cud, tylko to jest właśnie to. Młodzieńcze, tobie mówię, obudź się, nie? Obudź się. No on się obudził, no i usiadł, nie? Tylko, że u nas po polsku, no obudź się, wstań, no też się nieraz mówi, no mógłbyś już wstać, nie? W sensie mógłbyś się już obudzić. Więc mamy problem z tłumaczeniem. Dlaczego mi się to podoba? Bo my tłumaczymy, że Jezus stał i rozkazał wichrowi temu burzę, milcz, ucisz się. I na wszystkich obrazach Jezus stoi, nieraz tak na czubie. A mi się podoba, tak marzę, żeby jakiś malarz, chociaż jeden namalował taki obraz, że on nie wstał, tylko się obudził, czyli dalej leży. Oni go budzą, mistrzu, nic się nie obchodzi, że my giniemy. A on tak obudził się, mówi, milcz, ucisz się.
i dalej śpi. Zwłaszcza, że użył greckiego słowa pefimus, które oznacza dosłownie załóż sobie kaganiec, nie szczekaj. Fimało, zakładam psu kaganiec, żeby nie szczekał. Czyli ta burza chce zastraszyć moich uczniów. Wow, 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 nie? Oni się boją, mówi, no, zagryzie mnie, nie? Budzą tego gościa. I nic cię to nie obchodzi, że on mnie zagryzł, a on mówi, milcz, uciesz się cicho do budy. I nastała głęboka cisza. A oni tacy zdziwieni, wow, kimże on jest? To do kogoś cię wołali? Nie wiedzieliście, kogo wołali? Teraz się pytacie, kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? No jak to kim? No właścicielem psa, proste, nie? Skoro go słucha, właścicielem psa. I Jezus, ale co mi się podoba? Nie tylko ta scena. Jezus mówi do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście małej wiary? Nie no, wiecie co? Nie, to jest mega przegięcie. Jest burza, goście idą na dno, widać, że będzie koniec świata, a Jezus nie mówi, ja was rozumiem, bo sytuacja była trudna. Ja was rozumiem, bo to jest normalne, że człowiek się lęka. Ja was rozumiem, bo przecież to byłoby dziwne, gdybyście się nie budzili. A on się dziwi, że oni się boją. Co się boicie? Trzeba mieć mega małą wiarę, jak ty się śmierci boisz. Przecież jestem przy tobie. Nie, naprawdę, że Jezusa jeszcze nie oskarżyli, że nie ma jakiejś empatii, to naprawdę szok. W każdym razie jedno jest pewne, my naprawdę nie mamy wiary. My naprawdę nie mamy wiary, bo my się boimy. Boimy się tak wielu rzeczy, że się w głowie nie mieści, więc nie mamy wiary. To jest pierwszy punkt, żeby wierzyć bardziej. Druga sprawa, uciekać od tego, co wiarę niszczy. Pamiętacie pierwsze zdanie Księgi Psalmów? Aszrechaisz, szczęśliwy człowiek, to jest jaki? To nie jest taki, który się modli. To nie jest taki, który rozmyśla nad prawem Pana. Aszrechaisz, aszerlo. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Nie ma szczęścia bez asertywności. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Nie idzie za radą występnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Bo jak ty się pozbędziesz tego kolegę, tamtą koleżankę, tego wspólnotę, tamtą grupkę, to wreszcie masz czas, żeby być szczęśliwy. Asertywność. Czego my uczymy małych dzieci? Najczęstsze chyba słowo, które w domu pada, to nie. No chyba, że w niektórych przypadkach jest, nie? Ale tak to nie bierz tego, nie ta dytka, nie tamto, nie to. My bronimy, bo wiemy doskonale, że szczęście i zdrowie polega na tym, żeby umieć sobie powiedzieć nie temu, co ja chcę. Więc ja muszę mieć świadomość, że unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Jeśli wiara jest moją relacją z Panem Bogiem, to ja muszę mega myśleć, co odrzucić, co moją relację niszczy, nie? Nie macie tego w relacji z chłopakiem, z dziewczyną, z rodzicami? Przecież wiesz doskonale, co niszczy waszą relację, nie? Już czujesz po prostu, że chociaż masz żonę, to ta koleżanka w pracy ci się tak podoba, że po prostu no, dziwisz się, dlaczego ślubowałeś żonie aż do śmierci, a nie aż do następnej kobiety, no. No naprawdę, że i ty teraz to widzisz, no nie łudźmy się, no jeśli ty nie możesz zasnąć z powodu dziewczyny, to nie myśl, że no przecież to tylko koleżanka. No sorry, ja nawet z powodu mamy mogę zasnąć. To już coś, wiedz, że coś się dzieje, nie? Wiedz, że coś się dzieje. Więc chodzi o to, że unikać tego, co niszczy moją wiarę. Widzę, że nie chcę mi się modlić, nie chcę mi się chodzić do kościoła, już mnie pewne rzeczy nie interesują. No właśnie, dlaczego? Co powoduje? Czy ja wiem, co powoduje? Jeśli ja wiem, co powoduje spadek mojej relacji z Panem Bogiem, to ja muszę to odrzucić, no. No chyba, że mi nie zależy na Bogu, no muszę odrzucić, no. Patrzcie, jacy ludzie są mądrzy. Oni jak się zorientowali, co powoduje grubnięcie, co powoduje, że człowiek jest otyły, to tak pilnują, żeby tego odrzucać. Są nawet specjalne diety. Od tego nie wolno, nawet ważą dokładnie. No, szkoda może, że nie ma takich kierowników duchowych, co by tak ważyli duszę, nie? Że już była już grzeszna, czy już święta. Nie da się tak, nie? Ale uciekać od tego, co niszczy wiarę. Ciekawe to jest to, że bardzo wielu alkoholików, co wyszło z alkoholizmu, nigdy już nie wraca do towarzystwa. Do tego, który próbują, przecież to byli koledzy, przyjaciele, lata, nie? I okazuje się, że no nie da się, no nie idzie. No. Bardzo rzadko spotkać kogoś, kto jest 2A i kto trzyma po prostu super relacje z ekskolegami. Nie? Bardzo rzadko, bo w pewnym momencie człowiek widzi, że jak nie odrzucisz czegoś, to możesz po prostu stracić to, co zyskałeś. Trzecia sprawa, słuchać Boga. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, Rzymian 10:17. Pytają Jezusa, które jest pierwsze z przykazań Bożych? I u Marka odpowiedź Jezusa jest genialna. Jakie jest? Pierwsze jest
Akue Izrael, słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Pan Bóg jest jedynym Panem, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. A więc pierwsze przykazanie, paradoksalnie u Marka to jest słuchaj. Słuchaj, a będziesz miłował Pana Boga, a będziesz miłował bliźniego swego. Ale pamiętaj, że najważniejsze jest słuchać, że Bóg jest Panem. Nie pieniądz. Nie możemy nigdy mówić, że pieniądz rządzi. Nie możemy mówić, że najważniejsze jest zdrowie. Naprawdę nie możemy mówić tego, że najważniejsze są dzieci. Nie. Najważniejszy jest Pan Bóg. Słuchaj, słuchaj tego. Nie dlatego, że deprecjonuję dzieci, pieniądze czy cokolwiek innego, ale wiem doskonale, że bez Boga ani do proga. Z Bogiem nawet na krzyż. Słuchaj Izraelu. Skąd się bierze wiara? Ze słuchania. Dlaczego przychodzimy na rekolekcję? Bo chcemy wierzyć bardziej. Dlaczego ludzie tracą wiarę? No bo słuchają tego, co słuchają. Jeśli pewna gazeta przez ostatnie 25 lat napisała 6 tysięcy, gościu pisze doktorat, dlatego to nie zmyślam, opublikowała 6 tysięcy artykułów na temat katechezy, i w tych 6 tysięcy artykułów na temat katechezy wszystkie są negatywne przeciwko katechezie. Ludzie kochani, to jak czytelnik może mieć prawdziwy, raczej pozytywny obraz? Jakby ci wszyscy mówili wokół, że twoja żona jest do niczego, że twoja żona jest do niczego, to chłopie nawet byś 2 dni nie wytrzymał z inną wiarą, nie? To nie jest tak łatwo, nie? Jak ci ktoś powie, ty, mąż cię zdradził, to nieprawda. Druga powie, mąż zdradził cię, to nieprawda. Ale jakbyś ta 20-30 powiedziała, jeszcze babcia, jeszcze siostra, to byś powiedziała, no, ty, może ona potrafi, no. Może byś się zastanowił, może byś naprawdę stracił wiarę. To nie jest takie proste, wiara się rodzi ze słuchania, tak samo niewiara. Tak samo niewiara. Dlaczego żeśmy się zakochali? Bośmy gadali. Ten gadał, tamta słuchała, gadali, słuchała, no i tak wyszło, nie? Po prostu musi być. Człowiek się naczyta różnych rzeczy, naogląda. I teraz ja widzę, że jestem tym, co słucham, jestem tym, co czytam. I teraz ja muszę, wybierając gazetę, wybierając telewizor, wybierając internet, ja muszę mieć świadomość, kim ja chcę być. Ja chcę być alkoholikiem, no to piję. Ja chcę być erotomanem, no to siedzę przed tymi stronami pornograficznymi. Ja chcę być po prostu plotkarzem, to przerzucam na fejsie wszystko, nie? Ja chcę być podglądaczem, no to tylko to Instagram, nie? Po prostu to jest, bo ja chcę być. Niektórzy mówią, ja nie chcę być. No ale tak wyszło, no bo tak jest, że jak człowiek leci w dół, to wpadnie w dół, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, ja muszę mieć świadomość, że my nie jesteśmy tacy nieprzemakalni, tacy, że wszystko jedno, co czytamy, co słuchamy. Pewno, że nie ma zabronionego. Nikt nie zabronił nikomu przebywać z grzesznikami, ani nie zabronił po prostu czytać wszystkiego, tylko żeby mieć świadomość, czemu masz taką wiarę. No powiedzcie mi, dlaczego 20 lat temu w Polsce wszyscy byli przeciwko homoseksualizmowi? Znaczy przeciwko w tym znaczeniu, że uważali, że no nie jest to rzecz dobra. Nawet niewierzący ludzie. Nikomu na myśl nie przyszło, uczyłem przecież w szkole już w 98 roku, nikomu nie przyszło na myśl, żeby po prostu adoptować dzieci przez pary homoseksualne. Dzisiaj w szkole nie idzie po prostu dyskutować z młodzieżą, wszyscy są za. Powiedzcie mi, co się zmieniło? Badania się zmieniły na świecie? Nie, wiara się rodzi ze słuchania. Ze słuchania. Jak się powtarza ileś razy rzeczy, wiara się rodzi ze słuchania. Ktoś tyle razy słuchał, powtarzał, że uwierzył, że no przez co oni złego robią. No przecież nic złego nie robią. No to no bez przesady, żebyśmy zabraniali. Nie? Przecież nic się w strukturze świata nie zmieniło. Wiara rodzi się ze słuchania. Ktoś mówi, ktoś po prostu słucha. Więc ja muszę mieć świadomość, jaki ja chcę być wiary, czy jak chcę być wiary. I teraz wybieram coś, co sprawia, że mnie tworzy, że tworzy się we mnie wiara. Nie? I tu pod względem, no Pismo Święte jest książką, która tworzy wiarę. Dzieła świętych są książkami, która tworzy wiarę. Świadectwa ludzi wierzących są świadectwami, które tworzą wiarę. Ja muszę szukać takich rzeczy, oczywiście nie muszę non-stop czytać prasy religijnej, nie? Ale mieć tę świadomość, że bez słuchania o Bogu, bez słuchania o prawdy Bożej, wiary nie będzie. Wiary po prostu nie będzie. To dlaczego nasi pradziadkowie wierzyli? No bo nawet jak on czytać nie umiał, to po pierwsze, nikogo nie słuchał, tylko praktycznie proboszcza. On mówił na kazaniu o wierze. Po drugie, w mieszkaniu to miał 8 obrazów świętych. To nawet jak nie kumał, to przynajmniej się popatrzył na tą Matkę Bożą, nie? Nie pamiętacie, że były takie domy, że same obrazy święte były, nie? Dzisiaj to krzyżyka, to jakby się nie rozebrała, to byś nie widział, że ma krzyżyk, nie? Po prostu bardzo często ciężko znaleźć, nie? Bo się po prostu mniej lub bardziej wstydzimy, nie?
Wiara rodzi się ze słuchania, to nie bierze się z niczego. Czwarta sprawa, spotykać się z ludźmi wierzącymi. No tak jak Paweł, co robił Paweł? Siada na łódkę, jedzie, opowiada. Ludzie się przekonują, wierzą w jego słowo, spotykają się. Jak się spotykasz, to nabierasz czegoś takiego, no wzrosłem wierze, nie? Spotkałeś się z Janem Pawłem II, spotkałeś się z katechetą, spotkałeś się z babcią, spotkałeś się z wujkiem, spotkałeś się z jednym czy drugim i sobie myślisz, no człowiek wzrośnie w wierze. Oczywiście spotykamy się też z takimi, którzy nie wzrastają w wierze, nie? Masz takie poczucie, że po spotkaniu z nim wiara ci gaśnie. I wiadomo, że trzeba się spotykać, no bo trudno wszystkich umijać, ale zastanawiać się, czy czasami nie wybierać takich ludzi, którzy powodują, że ja będę bardziej wierzący, nie? No, jeśli chcesz gadać lepiej po angielsku, to nie chodzisz po prostu do tych, co mówią po francusku, tylko spotykasz się z tymi, co mówią po angielsku i nie uważasz, że odrzucasz frankofonów. Nie, po prostu ja chcę być specjalistą od angielskiego i okej, ja chcę być specjalistą od wiary, to się spotykam z wierzącymi. No, prosta sprawa, nie? I to przecież to nie, ja nie gardzę niewierzącymi, tylko jak ty się wyspecjalizujesz, to też się będę z tobą spotykał, nie? Mam do tego po prostu prawo. Żeby się nie bać szukać, nie, nawet nieraz jeździć, próbować gdzieś, znajdywać pewne rzeczy, powiedzieć, no i ja sobie muszę popatrzeć na ten mój, nie wiem, katalog, listę czy cokolwiek i popatrzeć, czy w moim świecie są ludzie wierzący, nie? Czy ja się z nimi spotykam? Czy to nie jest tak, że no spotykam się z taką antywiarą, że potem jest jak jest? 6 lat temu wszyscy kochaliśmy papieża Franciszka. Czemu niektórzy z nas go nie kochają? No bo jak się spotykasz non-stop z ludźmi, którzy narzekają na papieża Franciszka, no to po prostu to się przyzwyczai, że a może to prawda? A może to prawda? Spotykać się z ludźmi wierzącymi. 5. sprawa, unikać stereotypów, przyzwyczajeń. Powątpiewali o Jezusie, chociaż go widzieli. A Jezus mówi do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Niedowiarstwo może wynikać ze stereotypów. Pamiętam kiedyś na kazaniu u świętej Anny w kolegiacie w Krakowie mówię tak, że nie ma człowieka, który nie miałby coś do powiedzenia. Tylko my często jesteśmy tak zaczadzeni, że jak już mamy nazwisko, to albo słuchamy, albo nie słuchamy. I mówię, jeśli ktoś tutaj w kościele jest taki, kto uważa, że Rydzyk nie ma nic do powiedzenia, albo Michnik nie ma coś do powiedzenia, to znaczy, że już jest zaczadzony. Po mszy świętej przychodzi Pan. Nie życzę sobie, żeby w uniwersyteckiej kolegiacie jeszcze raz padło nazwisko Rydzyk. A może Pan Śmiechnik? Tak. A to szczęść Boże. No my jesteśmy nieraz mega zaszadzeni, nie? Nie macie czegoś takiego w sobie, zwłaszcza ci starsi, nie? Im jesteśmy starsi, to już mamy takie po prostu przyzwyczajenia, że nie, Boniecki to już na pewno nie powie nic dobrego. Nie, Rydzyk to już nie powie nic dobrego. O, Tusk to już jest zło. O, Kaczyński to już jest zło. No nie wiem, Radio Maria to już nie wiadomo. Po prostu my mamy takie klapki, że to przecież nawet największe konie takich klapek nie mieli, nie? A może powiedzieć, naprawdę może powiedzieć. Nie ma człowieka, który by nie mógł powiedzieć coś, bo jak się tak człowiek przyzwyczai do takich klapek, to tak, gorzkie żale nie, bo już niedobre, droga krzyżowa nie, bo niedobra, to nabożeństwo nie, bo niedobre, ten proboszcz niedobry, farosz tam niedobry, tu zimno, tu za gorąco i człowiek już ma takie, że nawet jakby Pan Jezus przed tym powiedział, no dobre, ale mi się nie podoba, no. Bo powinieneś być młodszy, no i tak by było, no. I tak by było. Więc żeby unikać tych stereotypów przyzwyczajeń, mieć tę świadomość, że tak jak kości, tak jak ciało robi się takie ociężałe z wiekiem, tak nasza dusza też jest ociężała. I my tacy potem jesteśmy, że nie wiem, patrzysz na coś, już cię denerwuje, a jeszcze nie wiesz, co piszą. 6. sprawa, szukać swojego sposobu na Boga. Psalm, z którego robiłem doktorat, 14 i 53, to jest psalm, który pokazuje genialną logikę. Zaczyna się od słów: mówi głupi, nie ma Boga. Zepsuli się, ohydne rzeczy popełniają, nie ma tego, kto czyni dobrze. Czyli sytuacja jest dosyć jasna. Człowiek zwany głupcem mówi, że Boga nie ma. No jak skoro Boga nie ma, to można robić, co się chce. Co na to Pan Bóg? 2. werset jest genialny. Adonai mishamayim hishkif. Pan spojrzał z nieba. Albine Adam na synów ludzkich, lirot, żeby zobaczyć, hajesz, czy istnieje? Maskil, jakiś mądry. Doresz ed Elohim, który szukałby Boga. Proszę popatrzeć, jaka tu jest genialna logika. Głupiec patrzy się, jest Pan Bóg, nie ma. Przecież nikt z nas Pana Boga nie widzi. Nie? Skoro nie ma, można robić, co się chce.
A Pan Bóg wtedy wygląda, hiszkif po hebrajsku znaczy wygląda za okna. I konstrukcja czasownikowa jest taka, że wtedy, kiedy głupiec mówił, że go nie ma, to Pan Bóg był schowany. Dopiero potem jakby wychodzi Pan Bóg. Czyli czy głupiec jak mówił, że Boga nie ma, to mówił prawdę, czy kłamał? Mówił prawdę. Nie jest głupotą mówienie, że Boga nie ma. Nie jest głupotą mówienie, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie jest głupotą mówienie, Bóg śpi. Nie jest głupotą. To jest normalne doświadczenie. A co jest głupotą? Pan Bóg wygląda za tego okna niebieskiego i patrzy się na ziemię, czy jest chociaż jeden mądry, który mnie szuka, jak mnie nie ma. No przecież jak nie ma, to trzeba szukać, nie? Każdy z nas był dzieckiem. Wielu z nas bawiło się w kryjówkę i żadne, nawet najgłupsze dziecko na świecie, jak się bawiło w kryjówkę i sobie odsłoniło oczy i zobaczyło, że nie ma kolegów, to żadne dziecko się nie wróciło do domu płacząc, nie ma człowieka. Bo wiedzieli doskonale, że trzeba go szukać. Jak nie ma, to szukać. Popatrzcie, jak jesteśmy skonstruowani. Nie ma wody, szukam wody. Nie ma jedzenia, szukam chleba, nawet za Ameryką, nie? Nie ma dziewczyny, szukam dziewczyny, nie? Nie ma chłopaka, szukam roboty. Szukam po prostu, jak mi zależy, to szukam. Lekarza mogę szukać nawet nie wiadomo ile, kilkaset kilometrów. Boga trzeba szukać. Szukajcie Pana, bo jest dobry. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, powie prorok Amos. Boga trzeba szukać. Bóg chce, żebyśmy byli aktywni. Bóg chce, żebyśmy coś zrobili. Bóg jakby wierzy w nas, czy tak nas skonstruował, żebyśmy nie biernie czekali, tylko troszeczkę się ruszyli, nie? Bóg tego chce. I tu jest jakby problem, że my bardzo mamy takie nieraz nastawienie, nie chcę być postkomunistyczne, nie wiem post jakie, nie? Ale takie nastawienie, Bóg ma przyjść. Jak się objawi w moim domu, no to może uwierzę, nie? Nie, ani manna nie przyjdzie, ani po prostu pieniądz nie przyjdzie, trzeba Boga również szukać. I szukać oznacza znaleźć swoje miejsce, gdzie ty spotykasz Boga, nie? Tak jak szukasz ubrania, idziecie do galerii, przebierasz tymi ubraniami, no wreszcie pasuje, nie? Idziesz po prostu, robisz obiad, jeden, drugi mówisz, przebierasz, do wreszcie mi pasują te flaczki, nie? Bo ci po to pasuje, nie? Tak samo z Panem Bogiem, trzeba przebierać, nie? Macie taką super możliwość, jest tyle książek religijnych, tyle wydań Pisma Świętego i audio, i tyle stron w internecie, tyle mszy świętych, nie? Naprawdę, jak ci już bardzo nie pasuje ta parafia, to idź do innej. Czy widzieliście, żeby kogoś w Polsce zabili za to, że poszedł do innej parafii? Księża parafię zmieniają, to ja nie mogę. To ja nie mogę. Znajdź sobie swojego księdza, nie? Jest 30 tysięcy księży w Polsce, no. A ja się zraziłam do księży, no ale do ilu, no do ilu? Naprawdę do ilu? Nawet do 10, 20, 30? No nie ma tak, żeby sami księża byli źli, no. Niemożliwe, no. Niemożliwe, żeby wszyscy piekarze byli źli. Szukać po prostu swojego też sposobu na modlitwę. O, majówka mnie nudzi. No to co za problem? Majówka w Polsce jest odmawiana nabożeństwo majowe od 1850 roku. W Polsce chrześcijaństwo 900 lat było bez nabożeństwa majowego. I co, źle było? Ja was nie zniechęcam, niech Pan Bóg broni. Rurat też nie było w X wieku, ani w XI. No. Myśmy bitwę pod Grunwaldem wygrali bez rurat. Ale to wcale nie... I to znaczy, że owszem, pewne rzeczy się zmieniają, dodają się pewne formy, pewne znikają. Nie będziemy walczyć. Kto chce śpiewać godzinki, niech śpiewa godzinki. Ale chodzi o to, żeby powiedzieć, mnie to nie pasuje. Szukaj tego, co tobie pasuje. A może tobie pasuje jechać do TZ? Może tobie pasuje jechać do jakiejś pustelni? Może tobie na przykład pasuje jechać na rekolekcje jakieś zagraniczne? Mamy takie możliwości. Mamy tyle możliwości, powinna być taka lista. Szkoda, że my nie mamy w każdej decyzji taka lista wszystkich możliwości duszpasterskich. Jest tyle, że naprawdę, zanim się to przejdzie, w Krakowie nieraz zachęcam 100 kościołów, co niedzielę inny kościół. No to naprawdę 2 lata przynajmniej, żeby sobie zobaczyć, poznać historię, bo tak to człowiek chodzi do tego jednego, nawet nie wie, po co ten drugi stoi, nie? Przecież a nuż się okaże, że po takiej wędrówce znajdzie swój ulubiony, zakocha się, tam spotka Pana Boga i będzie nawrócenie. Szukać Boga. 7. sprawa, szukać rozwiązań trudności do końca. Tu jest taki punkt, czy aluzja odnośnie naszych trudności intelektualnych. Jak pogodzić ze złem Pana Boga miłość, jak sobie poradzić z krucjatami, z tymi spaleniami na stosie. Szukajcie do końca. My jesteśmy takimi mistrzami powielania stereotypów.
że jak człowiek wejdzie w literaturę i jak zobaczy, jak było naprawdę, to całkiem po prostu jest inaczej. Jak przekopiesz się przez literaturę na temat Abrahama, który ma złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, to chociaż może do końca nie zrozumiesz, ale wiele rzeczy zobaczysz, że to wcale nie jest takie oczywiste, jak się wydaje. A ponad połowa ludzi, jak się przekopie przez literaturę, to powie, no zrozumiałem. Bo my nieraz takie powtarzamy kalki, albo Maybach, nie? Albo po prostu jakiś tam pałac, no ale szukaj spokojnie do końca, idź do końca, a nie powtarzaj po prostu jak ci po zmartwychwstaniu, że ukradli ciało Pana Jezusa, nie? Przecież jak ukradli, no to szukajcie złodziei, nie? No przecież logiczne, nie, bo po co mam szukać, jak wiadomo, że ich nie dogonimy, nie? To jest takie mega proste. Nie chodzę po kolędzie, chodziłem 3 lata. Chciałem powiedzieć, że Bogu dzięki, że nie chodzę, nie, ale to jest też błogosławieństwo oczywiście, natomiast no nie chodzę, ale pamiętam wtedy no z tamtego czasu, że no ile właśnie po takich dyskusji, nie? A czemu po prostu, bo na kazaniach mówicie po prostu polityce. Które kazanie było o polityce? No już się kończy, nie? A czy ten cykl, który mówimy w parafii, to się wam podoba? Dobrze, że córkę miałam inteligentną, odpowiedziała, sądzę, że może być kontynuowane, nie? No po prostu mistrzami po prostu jesteśmy nieraz takiego powtarzania, nie iść aż do końca. 2 lata męczyłem się, jak pogodzić to, że Bóg jest kochający z tym, że cierpią dzieci małe, że jest cierpienie. Doświadczyłem Boga miłości, ale intelektualnie no, mój mózg jakby nie mógł się zderzyć, nie mógł po prostu przyjąć tej prawdy. Byłem w 4 klasie maturalnej, potem 1 rok studiów, 2 rok studiów, jest filozofia na początku w seminarium. Naprawdę uczytałem się bardzo dużo. Nawet ze 2 prace pisałem, zło u Schopenhauera czy u świętego Augustyna, bo chciałem poznać undemalum, skąd jest zło i jak to po prostu pogodzić. W grudniu, tak jak ten grudzień, wszedłem do kaplicy w seminarium, otworzyłem księgę psalmów i natrafiłem na taki werset, chociażby 10 000 wojska stało naprzeciwko mnie, ja się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wiecie, co się stało? Stało się coś takiego, że zaufałem. Przestało mnie to pytanie boleć. I od tamtego czasu ono mnie w ogóle nie boli. Czy zrozumiałem? Nie. Jakby ciągle mówię, załapałem, że odpowiedź na problemy intelektualne nie jest w intelekcie, ale w zaufaniu. Ja bardzo nie lubiłem, jak mi tak mówili, że to chodziło o zaufanie. Mnie to denerwowało, nie? Ale przyszła łaska, właśnie przyszła łaska zaufania. Jeśli są problemy nierozwiązywalne, to znaczy, że jest ktoś większy od nas. Bo jeżeli są problemy, które człowiek zawsze może rozwiązać, to znaczy, że te problemy są w naszych możliwościach. Jeśli są problemy, które są większe od naszego mózgu, to musiał to wymyśleć mózg, który jest większy od naszego mózgu. I mi zostaje albo zaufać, albo się buntować. I mam prawo się buntować. Hiob się 40 rozdziałów buntował. Buntuj się. Ja się 2 lata buntowałem, nie? Bardzo nieekonomiczne zbuntowanie się, nie? Lepiej zaufać. Ale czasami jest bardzo ciężko, nie? Ale iść do końca, szukać trudności rozwiązań do końca, nie? Nie być jak gimnazjaliści, że zadawali pytanie w szkole, ledwo chciałeś odpowiedzieć na pytanie, już mieli następne, nie? Bo nie chcemy słuchać, tylko żeby cię zagadać. 8. sprawa, dać wierze czas i przestrzeń. Dajcie czasowi czas, no jak roślinie, no nie urośnie roślina, nie urośnie drzewo, jak nie ma czasu i nie ma przestrzeni. My musimy być cierpliwi wobec siebie. Naprawdę Jezus 3 lata chodzi z uczniami i jeszcze nie do końca przecież wierzyli. Jeszcze się przecież bali nawet przyznać, że są uczniami Jezusa przed odźwierną. Dać czas trochę. Daj sobie czas, 5, 10, 20, całe życie masz czas na to, żeby wzrastać w wierze. Nie bądź taki niecierpliwy, nie bądź taki zachłany, że ja już bym chciał być taki jak Jan Paweł II na łożu śmierci. Daj sobie czas, ale daj sobie też przestrzeń. Przestrzeń to znaczy w twoim 168-godzinnym planie tygodnia znajdź sobie przestrzeń na Boga. Bo jak można być wierzącym, jeżeli się nie spotykasz z Bogiem? Jak można mieć relację z żoną, jeśli ty z nią masz relację godzinę w tygodniu? I jeszcze tak, że nic nie wiesz, co mówi. No to przecież, gdybyśmy tak słuchali żony, czy mieli tak bliską relację z żoną, jak z Panem Bogiem raz w tygodniu, to co to za byłoby małżeństwo, no? No to byłoby mega, tak mi się wydaje, no. Chyba, że może niektórzy powiedzą, że godzina to dużo, no, ale...
Ale wiecie, czujecie, o co chodzi, że nie ma przyjaźni bez czasu, przestrzeni, nie ma miłości bez przestrzeni, czasu, nie ma znajomości języków, nie ma dobrego grania na jakimkolwiek instrumencie, nie ma żadnej specjalności bez czasu i przestrzeni, nie ma. Nawet Lewandowski po prostu, no musi poświęcić masakrycznie dużo czasu i przestrzeni, żeby być dobrym. No tak, akurat jego imię wymieniam, bo kiedyś jestem na basenie w Jerozolimie i pytają się mnie, skąd jestem, takie chłopaki, a ja mówię, że z Polski, no i wszyscy tam czwórka na raz, o, Lewandowski. I ja mówię, no tak, no cóż, trudno, żeby Palestyńczycy mówili Jan Paweł II, no. Ale jest coś, na czym się znamy. Jeszcze dwie sprawy. Robić tak, jakby się wierzyło. Zaskakujące jest to, co Jezus powiedział po zmartwychwstaniu do uczniów. Ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Czyli przychodzi Jezus, no i im nagadał, że nie wierzą. I znowu, popatrzcie się, powinni powiedzieć, ja rozumiem, zmartwychwstanie to jest tak rzecz niesamowita, że się wcale nie dziwię, że a on jeszcze im nagadał, jak możecie nie wierzyć, że ja zmartwychwstał, przecież to jest normalne, że żyję, nie? Nagadał im, ale co jest ciekawe, co potem następny werset? I rzekł do nich, po tym jak ich nagadał, że mają mało wiary, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. On im nie powiedział, jak uwierzycie, to za 3 lata będziecie mogli głosić Ewangelię. Nie! Wy, mało wierzący, idźcie, głoście Ewangelii. Idź, powiedz tyle, co potrafisz. Co małe dziecko potrafi mówić o ojcu, o matce? Jak ma 2 latka, to tylko rączki wyciąga i mówi, mamo, mamo. A czyż nie jest to piękna ewangelizacja? Wszyscy wiedzą, kto jest jej matką. Przecież nawet jeśli ja o Bogu dużo nie wiem, jeśli ja mam małą wiarę, jeśli ja tylko mówię, ojcze, ojcze, tato, tato, to już wszyscy wiedzą, że Bóg jest ojcem. Już jest duża ewangelizacja. Chodzi o to, żeby nie czekać, że jak się tak super przygotuję, jak będę tak jak nasz ksiądz tutaj, duszpasterz, to wtedy mogę napisać posta na temat wiary, bo teraz się jeszcze boję, nie? Że zrobię jakiś błąd. Mam taką wspólnotę, żeśmy założyli 3 lata temu w Krakowie i wszyscy się dziwią, że wspólnota jest podzielona na 30 małych grupek i nie ma animatorów. Mówią, proszę księdza, ale to jak to oni się spotykają nad kateizmem i nie mają animatorów? Ja żartuję, no jak na obiedzie się spotykacie i obgadujecie proboszcza, to jest animator? Nikt z was nie mówi, że o, nie rozmawiamy na temat Kościoła, bo nie ma animatora, więc może padnie jakaś herezja. Tak jest w polskich rodzinach? Nie. Gadamy, nie przejmujemy się o wszystkim, bez animatorów nie. Potem się wyjaśni, jak coś będzie. Nie bójcie się, jesteście ochrzczeni, jesteście bierzmowani, żeście się tyle nasłuchali kazań, że naprawdę wy mówicie poprawnie. Prawie 10 lat prowadzę kręgi biblijne w Krakowie, 4 grupy po 20-25 osób i oni się wypowiadają na temat Pisma Świętego. Nigdy mi się nie zdarzyło, nigdy, żeby ktokolwiek powiedział herezję. I nigdy mi się nie zdarzyło, żeby chociaż na jednym, żeby na jakimkolwiek spotkaniu świeccy nie powiedzieli coś, czego ja nie wiedziałem. Zawsze powiedzieli coś nowego, zaskakującego. Wy nawet nie wiecie, jacy jesteście mądrzy. Oczywiście wszystko przez to, że my was nie dopuszczamy do głosu. To taka jest prawda, że wy tak znacie wiarę, jak ktoś język obcy, że biernie zna, ale nigdy nie gadał, nie? Bo jedyne, na co wam pozwalamy powiedzieć, to tak od siebie, od serca, to grzechy w konfesjonale. A reszta to są tylko regułki. Pan z wami wszyscy i z duchem twoim, w górę serca wznosimy do Pana. A żeby tak od serca, to ksiądz jest akurat gość, bo modlitwę wiernych wam pozwala powiedzieć tak, od serca. Ale normalnie w przestrzeni kościelnej to my mało takiego miejsca mamy, żeby świecki mógł powiedzieć po prostu o wierze. Miejmy nadzieję, że mówicie oczywiście w domu czy w pracy. Więc róbmy tak, jakby się wierzyło. Nawet jak nie wierzysz w Matkę Bożą, to odmawiaj różaniec, nie? Nawet po prostu jak nie wierzysz do końca, Pan Jezus zmartwychwstał, to mów, że Pan Jezus po prostu zmartwychwstał. To tak jak w domu, nawet jak jesteś zdenerwowany na Twojego ojca i matkę, to mów, że to ojciec i matka, a nie mów, że to są po prostu kosmici, nie? Mów tak, jakbyś wierzył. Mów tak, jakbyś wierzył. Ktoś powie, ale to jest hipokryzja. Trochę jest. Ale z drugiej strony to jest taki niesamowity jakby sposób czy pociąg na to, żeby... Bo ja wiem, że słowo wiary jest prawdziwe. To moja niewiara jest nieprawdziwa, to moje zwątpienie jest nieprawdziwe, więc zachęcam się do wiary przez to, że robię tak, jakbym wierzył, modlę się, żyję tym bez względu na wszystko. Tata prezydenta opowiadał kiedyś na jakimś spotkaniu, że to, co go jego bardzo trzymało w czasach akademickich, zwłaszcza jakby młodym naukowcem i bardzo miał czasu, a dużo pracował, to mówi, że jego przy wierze utrzymał pacierz.
Ta świadomość, że po prostu nie masz czasu na myślenie, na kombinowanie, na głębsze jakieś relacje religijne, to wtedy, żeby chociaż ten pacierz był taka konsekwentnie, stabilnie, no nie, że zawsze po prostu jest, no i to cię trzyma. Potem może przyjdą czasy, że wrócisz do czegoś innego, ale żeby mieć coś takiego, co robisz, stale trzymasz się wiary czy takich modlitw bez względu na to, jak jest. I ostatnie słowo, módlmy się o wiarę. Panie, przymnóż nam wiary. Dodaj nam wiary. Prosthes znaczy dodać coś do czegoś, nie? Oto w trudzie przygotowałem dom pański, złota 100 tysięcy talentów, a srebra 1 000 000 talentów, brązu zaś i żelaza bez wagi. Przygotowałem też drewno i kamienie, a ty możesz do tego jeszcze coś dodać. Do winy ich dodaj winę, nie? Dodać, jedno do drugiego, Panie, dodaj mi wiarę. Dodaj nam wiary. Oczywiście można by powiedzieć, dodaj nam w znaczeniu do naszej małej wiary, dodaj Twoją wiarę wielką, nie? Albo do naszej niewiary dodaj Twoją wiarę. I tak będzie wiara, nie? Dodaj nam wiarę, bo my mamy małą wiarę. Proszę Cię o wiarę. Proszę Cię, Panie, o wiarę. Drugi tekst z Ewangelii Marka, 9 rozdział. Schodzą z góry przemienienia. Jest syn opętany, czy epileptyk. Jezus go uzdrawia. Ale zanim go uzdrawia, jego ojciec prosi Jezusa, bo apostołowie nie mogli sobie z nim poradzić i mówi, jeśli coś możesz, zlituj się i pomóż nam. Jezus odrzekł, jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Błędhej mu, czyli pomóż mojemu niedowiarstwu, zaradź, pomóż. Ja wierzę. Ale pomóż, bo jestem słaby. Tak, ja niosę plecak, ale pomóż. Ja niosę tapczan, ale pomóż, bo sam nie zaniosę. Pomóż mojej wierze. Pomóż. Modlimy się o tyle rzeczy, o tyle spraw, żebyśmy się modlili również o wiarę. Jedno z moich życzeń życiowych jest takie, że chciałbym umrzeć jako wierzący ksiądz. Chciałbym umrzeć jako wierzący ksiądz. To jest moje życzenie, marzenie, żeby umrzeć jako wierzący ksiądz, wierzący w Jezusa Chrystusa, który jest Panem, objawieniem prawdziwym Boga, jedyną drogą do życia wiecznego. Módlmy się za siebie nawzajem, żeby Pan przymnożył nam.